potrebbe dirmi, ma padre, non ho tempo. Ojcze, nie mam czasu. Tante cose da fare. Mam tak wiele rzeczy do zrobienia. To jest trudne. Che cosa posso fare? Co mogę zrobić? Mam tak mało sił. Anche con il mio peccato, con tante cose. Także mam tyle grzechów i tyle innych rzeczy. Często zadowalamy się jakąś modlitwą niedzielną, mszą świętą przeżywaną w rozproszeniu i nieregularnie, jakimś aktem miłosierdzia, ale nie mamy odwagi, aby wyjść, aby nieść Chrystusa. Jesteśmy trochę jak święty Piotr. Zaledwie Jezus zaczął mówić o męce, śmierci, zmartwychwstaniu, o darze siebie, o miłości względem wszystkich. Apostoł wziął go na bok i skarcił. To, co mówi Jezus, burzy jego plany, staje się nie do przyjęcia, jest niedopuszczalne. Przeszkadzałoby wybudowanym zabezpieczeniom jego idei Mesjasza. A Jezus spogląda na uczniów i kieruje do Piotra jedno z najbardziej szorstkich zdań i słów Ewangelii. Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Bóg myśli zawsze z miłosierdziem. Nie zapominajcie nigdy o tym. To jest Ojciec miłosierny. Bóg myśli jako Ojciec, który czeka na powrót Syna i wychodzi Mu na spotkanie. Dostrzega Go idącego, kiedy On jest jeszcze daleko. To znak, że czekał na Niego wszystkie te dni z tarasu swego domu. To jest nasz Ojciec, Bóg miłosierny. Bóg myśli. Bóg myśli jako Samarytanin, który nie przechodzi obok człowieka. Człowieka, który popadł w tarapaty, albo Boga, który patrzy obok. Współczuje człowiekowi zawsze. I nie oczekuje niczego w zamian. Bóg śpieszy człowiekowi z pomocą. Czy jest bogaty, czy jest biedny, czy jest Samarytaninem. Bóg nie żąda od nas niczego. Niczego. Lecz przybywa, daje swoją pomoc. Jest dobrym pasterzem. Bóg myśli jako pasterz, dobry pasterz, oddaje swoje życie, by chronić, bronić i ocalić owce. Wielki tydzień jest czasem łaski, który daje nam Pan, by otworzyć drzwi naszych serc, naszego życia, naszych parafii, ruchów, stowarzyszeń i wyjść na spotkanie innych, stać się bliskimi dla innych, aby nieść światło i radość naszej wiary. Zawsze wychodzić, czyniąc to z miłością i czułością Boga, z szacunkiem i cierpliwością, wiedząc, że my dajemy nasze ręce, nogi, serca, ale wówczas to Bóg je prowadzi i czyni owocnymi wszelkie nasze działania i trudy. Życzę wszystkim dobrego przeżywania tych dni, aby odważnie idąc za Panem, nieśli w sobie samych promień Niego miłości tym, których spotkają, których spotkamy. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur. Streszczenie wygłoszonej katechezy w języku francuskim. Parmi les groupes qui sont présents, sont venus de France des sœurs de la présentation de Marie. Są na początku prezentowane grupy języka francuskiego. Olivier de Neussargues-Moissac.
et des membres du Centre culturel Lourmel de Paris. Viennent du Canada des membres du groupe du diocèse de Québec. Et de divers pays, les participants à la rencontre universitaire internationale UNIV 2013. Przybyli pielgrzymi m.in. z Francji, z Kanady i wielu, wielu przedstawicieli studentów, którzy aktualnie przebywają w Rzymie na spotkaniu uniwersytetów. Słyszymy zresztą, że jest to dość dynamiczna grupa. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Et voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer Sa Sainteté le Pape François. Chers frères et sœurs, avec le dimanche des Rameaux, nous avons commencé la Semaine Sainte, centre de l'année liturgique où nous vivons le sommet du dessein d'amour de Dieu pour l'humanité. To streszczenie katechezy dzisiejszej Ojca Świętego poświęconej przeżywaniu Wielkiego Tygodnia jako centrum roku liturgicznego, w tym towarzyszymy Jezusowi w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu, czyni prałat, który wcześniej prezentował grupy francuskojęzyczne. Przypomina te wszystkie myśli, które usłyszeliśmy przed chwilą, które wypowiedział Ojciec Święty w języku włoskim. Vivre la semaine sainte, c'est apprendre à sortir de nous-mêmes pour aller surtout vers ceux qui ont besoin de compréhension, de consolation, d'aide. C'est entrer davantage dans la logique de Dieu, qui est avant tout celle de l'amour et du don de soi. C'est sortir de nous-mêmes, de nos manières routinières de vivre la foi qui ferme l'horizon de l'action créative de Dieu. Nous devons sortir pour chercher avec Dieu la brebis perdue. Dieu pense avec miséricorde. La Semaine Sainte est un temps de grâce que le Seigneur nous donne pour ouvrir les portes de nos cœurs, de nos vies, de nos paroisses, de nos mouvements, de nos associations, et sortir vers les autres pour leur apporter la lumière et la joie de notre foi. Przypominam, że przeżywamy audiencję z udziałem Ojca Świętego Franciszka, przewodniczy jej Ojciec Święty Franciszek w języku włoskim. Pozdrawiam jeszcze raz grupy przybyłe z rejonów frankojęzycznych oraz z Kanady. Kolejny raz słyszymy streszczenie katechezy i życzenia związane z przeżywaniem jak najlepszym czasu zmartwychwstania. Notre monde a besoin de la présence vive de Jésus miséricordieux et riche d'amour.
Je vous invite tous à bien vivre cette semaine sainte en suivant le Seigneur avec courage et en portant un rayon de son amour à ceux que vous rencontrerez. Bonne fête de Pâques, a dit le Saint-Père. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem. Kolejna grupa, która jest prezentowana Ojcu Świętemu, to jest grupa pochodząca z krajów anglojęzycznych, przybyła między innymi z Stanów Zjednoczonych, Anglii. As the successor of Peter. Among those present today, in addition to individuals and families, are the following groups. From various countries, participants in the 46th UNIV Congress entitled Reality Check. From England, students and teachers from St. Thomas More Catholic Comprehensive School, London. From Ireland, students and staff from St. Louis Comprehensive College, Belfast. From the Philippines, przybyli także pielgrzymi z Filipin, z Irlandii. The United States of America, pilgrims from the Archdiocese of Chicago, Illinois. Pilgrims from St. Mary's Parish, Littleton, Colorado. The Chamber Choir of Willows Academy, De Plains, Illinois. Membership of Conquest Catholic Leadership Program, Washington, D.C. And students and faculty from the following: University of Wisconsin, St. Paul Catholic Center, Madison. St. Mary's College, South Bend, Indiana. Bishop Ward High School, Kansas City, Kansas. And Trinity Academy, Milwaukee, Wisconsin. At the end of the audience, we will together sing the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. There now follows a summary in English of the Holy Father's catechesis for this audience. Dear brothers and sisters, on Palm Sunday, we began Holy Week, the heart of the liturgical year, when we commemorate the great events that express most powerfully God's loving plan for all men and women. Jesteśmy świadkami kolejnego streszczenia, tym razem w języku angielskim, wygłoszonej przed chwilą katechezy. And he promises to remain with us always. I następnie będziemy świadkami, że Ojciec Święty po tym streszczeniu pozdrowi, będzie pozdrawiał kolejne grupy językowe w języku włoskim, składając im najlepsze życzenia świąteczne. Those who long for a sympathetic ear, those in need of comfort or help.
we should not simply remain in our own secure world, that of the 99 sheep who never strayed from the fold, but we should go out with Christ in search of the one.